Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich to coroczne wydarzenie, które skupia się na promowaniu i wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w regionie Mazowsza. To nie tylko okazja do uczczenia trudu i pracy rolników, ale również platforma do wymiany pomysłów i doświadczeń związanych z rozwojem wsi. W województwie mazowieckim jest nas, cała nasza wspólnota liczy 5 500 000 obywateli i 40% żyje w środowisku wiejskim. Mamy 7840 różnych miejscowości, 7300 sołectw. Więc można powiedzieć, że to jest olbrzymia część naszej mazowieckiej wspólnoty i od warunków życia tam bardzo dużo zależy. Jeżeli chodzi o inicjatywę LIDER, to chodzi o to, żeby wyzwolić tą aktywność lokalną. Tworzą się lokalne grupy działania, które opracowują strategię rozwoju i później realizują różne projekty. One są bardzo różnorodne. Staramy się robić konkursy, żeby pokazywać tych najbardziej, którzy się wyróżniają, tych, którzy potrafią zrobić wokół siebie wiele szumu, ale wiele inicjatyw. Dzięki tym konkursom możemy spokojnie nagradzać i pokazywać najlepsze inicjatywy, najlepszych liderów, najlepsze sołectwa. Myślę, że warto z jednej strony nagradzać, ale z drugiej strony też pokazywać dobre praktyki, które się dzieją na Mazowszu. Wszystkie te działania są po to, aby jeszcze mocniej wskrzesić taką chęć wzięcia spraw w swoje ręce, chęć tego, żeby coś robić, a nie tylko narzekać. Jednym z głównych punktów gali są konkursy i wystawy, na których rolnicy prezentują swoje produkty, a także innowacje w rolnictwie i agrobiznesie. To doskonała okazja, aby docenić wysiłek i kreatywność ludzi pracujących na wsi. Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich to również doskonały moment na rozstrzygnięcie konkursów, takich jak Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie, najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na Mazowsze 2023, czy po raz pierwszy lider zmian 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. W trakcie gali uhonorowano laureatów konkursów, m.in. Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych. W kategorii sery świeże trzecie miejsce zajęła pani Olga Zaboklicka z Jaczewa w gminie Korytnica. Drugie miejsce pani Anna Napiórkowska z Biedrzyce, Stara Wieś w gminie Sypniewo. Zwycięzcą została pani Katarzyna Stankiewicz z miejscowości Rozczep w gminie Klębów. W kategorii sery dojrzewające trzecie miejsce zajęła pani Anna Zaboklicka z Jaczewa w gminie Korytnica i pani Władysława Zwierzchoń z Gąsiorowa w gminie Serock. Drugie miejsce zajęła pani Magdalena Lewandowska ze Śródboża w gminie Baboszewo, a pierwsze miejsce trafiło do pani Lucyny Białoskórskiej z Płocka. W kategorii sery pleśniowe nagrodę otrzymała pani Wioletta Nowosielska z miejscowości Ługi Rędki w gminie Zbuczyn. W kategorii sery kwasowe trzecie miejsce trafiło do pani Hanny Rudnickiej z Moczydła w gminie Jakubów, drugie miejsce do pana Huberta Nowosielskiego z miejscowości Ługi Rędki w gminie Zbuczyn, a zwycięzcą została pani Kinga Zaboklicka z Jaczewa w gminie Korytnica. Wręczono również nagrody w konkursie Lider zmian 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. Trzecie miejsce w kategorii Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich otrzymał projekt Stajnia Gonitwa Grzegorza Sosnowskiego. Drugie miejsce powędrowało do Grażyny Kowalskiej za projekt Ziołowe Moczydło, a zwycięzcą został Andrzej Deskur i jego projekt La Obora. Główną postacią, która jakby jest mamą chrzestną, matką i organizatorką tego projektu jest moja żona. Znaleźliśmy piękne siedlisko i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego jakieś miejsce, które będzie też kreatywne. Nasza stajnia reprezentuje się tym, że prowadzimy jazdy konne dla wszystkich. Jest to coś, co można wykonywać niezależnie od wieku. W kategorii przestrzeń publiczna w Liderze trzecie miejsce zajęła gmina Pokrzywnica, drugie miejsce gmina Stubsk, a pierwsze miejsce trafiło do Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim.
Nasza biblioteka w chwili obecnej jest na pierwszym piętrze i dostęp do zbiorów, do naszych przestrzeni jest troszeczkę utrudniony dla osób ze specjalnymi potrzebami. Stąd pomysł na książkomaty, czyli zwiększenie dostępu użytkowników do naszych zbiorów. Projekt jest naprawdę innowacyjny, dlatego że już po otwarciu uroczystym właśnie tych książkomatów pojawiły się do nas te telefony właśnie, gdzie to wymyślili, kto to realizował. W kategorii kreatywne NGO trzecie miejsce zajęło Stowarzyszenie Gospodyni Wiejskich Ogonowianki. Drugie miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Liwie. Laureatem została Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze. Rozstrzygnięto również konkurs Koła Gospodyń Wiejskich, Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie. Miejsce piąte zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżarze. Czwarte miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich w Żebry Wierzchlas. Na podium znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich Malinowe Usta w Kęczewie. Na drugim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich Nasz Borek w Borku, a pierwsze miejsce trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kębłowie. Jesteśmy bardzo dumne z tej nagrody. Nasze przedsięwzięcia i działania są różnorodne. Jesteśmy zaangażowani w życie naszej gminy, lokalne życie gminy. Jeśli chodzi o przygotowanie projektów, to trzeba po pierwsze wierzyć, że to się uda. Po drugie trzeba mieć pomysł, co chcemy zrealizować. Wszystkie konkursy są ważne, z tym, że niezbyt dużo w takich konkursach uczestniczymy, ponieważ koło jest nieduże, ale kobiety są gospodarne, kobiety są wyjątkowe, mają mnóstwo pomysłów, działamy bardzo dużo i w powiecie, i w gminie, promujemy wszędzie, gdzie tylko się da, naszą tą małą ojczyznę. Jest to dla nas bardzo wielkie wyróżnienie, zwłaszcza, że działamy od 2019 roku, więc stosunkowo niedługo. Koło liczy w tym momencie 42 członków z bardzo niewielkiej miejscowości, bo 96 mieszkańców mamy w tym momencie, także no, to jest niemalże połowa naszego sołectwa. Dzięki tym grantom możemy się w jakikolwiek sposób rozwijać. Gdybyśmy nie dostali jakichkolwiek środków, to stoimy w miejscu. Zawsze jesteśmy w gronie laureatów, to jest dla nas ogromne wyróżnienie, jest nam bardzo miło. Dla nas największym sukcesem jest to, że trwamy. Jesteśmy jednym ze starszych kół na terenie naszej gminy, na terenie gminy Kotuń. I cały czas jesteśmy, trzymamy się razem. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale po prostu dajemy radę. Są nasze mamy, są jeszcze czasami nasze babcie, no i trochę młodzież, tak, którą próbujemy sobie zaskarbić w nasze kręgi. Podczas gali rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023. W kategorii Bezpieczne i przyjazne sołectwo zwycięzcą zostało sołectwo Nowa Wieś w gminie Serock. Drugie miejsce zajęło sołectwo Kuleszki Nienauty w gminie Andrzejewo, a trzecie miejsce sołectwo Ignaców w gminie Jasieniec. To jest nagroda za taką inicjatywę, którą tutaj podjęliśmy w sołectwie. Polegała ona na tym, że montowaliśmy lampy LED-owe właśnie w sołectwie Ignaców. W kategorii Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie zwycięzcą zostało sołectwo Korytowo w gminie Dzierżążnia. Drugie miejsce przypadło dla sołectwa Zbierosz w gminie Czernice Borowe, a trzecie miejsce zajęło sołectwo Dąbrówki w gminie Grabów nad Pilicą. W kategorii Odnowione Mazowsze przyznano dwie nagrody. Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymało sołectwo Rydzewo w gminie Ciechanów. Nagrodę w wysokości 5000 zł otrzymało sołectwo Brzozów w gminie Sokołów Podlaski. Nagrodę w kategorii Doposażone sołectwo odebrało sołectwo Kosny w gminie Głowaczów. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja przyznała również nagrodę specjalną – tytuł sołectwa gospodarnego. W tym roku tytuł zdobyło ex aequo sołectwo Nowa Wieś w gminie Serock oraz sołectwo Korytowo w gminie Dzierżążnia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza.